Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczelow z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię. Partia króciutka, aczkolwiek bardzo emocjonującą, więc siadajcie wygodniej. Moi drodzy, jedziemy. Jest to partia z 1962 roku, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Był tutaj rozegrany bardzo ciekawy, dynamiczny Gambit Północny, inaczej zwany też Gambitem Centralnym albo też Duńskim takie nazewnictwo również pojawia się. Białe rozpoczęły 4, czarne 5. Mamy D4, takie gambitowe posunięcie, no dają tego piona na D4, chwilowo oczywiście, białe, czarny nie mógł się oprzeć, więc zabił. Teraz odbicie Hetmanem nie jest takie bombowe wcale, bo wchodzi skoczek C6 i musimy tym Hetmanem po raz kolejny się ruszyć, tutaj natomiast C3 pada, kolejna opcja wzięcia piona, czarne nie mogą się oprzeć prawdziwy Pacman im się włącza, moi drodzy bił na C3 i teraz odbicie skoczkiem na C3 przychodzi do głowy, chociaż nie goniec C4, goniec sam tutaj ambitnie, można by było powiedzieć wchodzi do gry, patrzy na punkt F7 ale czarne idą za osem. Lej o kolejnego piona, moi drodzy tutaj na B2 i goniec odbija B2, zatrzymajmy się na sekundkę przeanalizujmy pozycję. Jeśli chodzi o rozwój u czarnego, no to ciężko mówić o jakimkolwiek rozwoju, nawet żaden pion do gry nie wszedł. Natomiast tutaj dwa gońce niczym, no dwa prawdziwe zwierzaki, które są gotowe, aby wedrzeć się do obozu czarnego w każdym dowolnym momencie. Miejmy świadomość, że Dużo pionów poświęciły tutaj białe, więc jeżeli białe dadzą się oswobodzić czarnemu, nie będą grały agresywnie i aktywnie, no to być może przechodząc do ewentualnej końcówki, będą na straconej pozycji. Więc tutaj trzeba grać agresywnie, trzeba grać aktywnie. Moi drodzy, w tym momencie skoczek F6. Skoczek F6 i teraz ktoś mógłby uznać, że pchnięcie na E5 jest fajną koncepcją. No niby jest, tylko że tak naprawdę. Mamy tutaj, moi drodzy, D5 i Web za web tak naprawdę wygląda na to, że jeżeli tutaj zostałoby zabite na F6, to debię C4. Po wymianie ewentualnych hetmanów, bo można by było pójść tym tokiem myślenia, fbije G7 mamy widły, wydawałoby się oczywiście, natomiast ratującym ruchem jest jeszcze oczywiście goniec B4. Jest szach, po ewentualnej zasłonie skoczek C3 wieża G8 no i podsumujmy pozycję, moi drodzy wygląda na to, że obie tutaj linie zarówno E jak i G otworzyły się dla, dla wieży u czarnego czarny ma parę gońców, co jest zazwyczaj bardzo dobre w tego typu pozycjach kiedy pozycje są otwarte nie ma żadnych pionów w centrum, nie jest pozycja poblokowana i tak naprawdę czarny ma się nieźle, tak, więc te pchnięcie E5 dobra, aczkolwiek jakieś niebombowe, tak, tutaj padło skoczek C3 z obroną piona, który jest na E4, bo był atakowany w tym momencie goniec B4 Związanie skoczka, absolutne, czyli pion na E4 wymaga obrony, jak widzicie. Jak bronicie piona? Ja myślałem początkowo o czymś w rodzaju F3. Po skoczek C6, Hetman B3, nawet takie opcja, jakaś roszada. Eee, natomiast nic podobnego w partii nie padło. Skoczy G2 i wygląda na to, że pion na E4 jest kolejnym pionem, który padnie. Czarny, to jest istny, tak jak mówiłem, pakman, on bierze wszystko, co białe dają. Kolejny pion leci, moi drodzy. Tyle pionów oddały białe. No, białe muszą szybciutko zorganizować jakiś ostry atak, inaczej, no, będą po prostu na przegranej pozycji. Roszada ze strony białego, król w bezpiecznym położeniu, i być może ta wieża będzie gdzieś mogła na linię E wdzierać się. Skoczek zabił c3, odbicie gońcem jest dobre, ale lepsze jest odbicie skoczkiem, żeby tego gońca jednak w grze zachować, bardzo aktywnego. Skoczek odbija c3 i w tym momencie czarne roszują. No czarne zroszowało, wydawałoby się, że nic im już nie grozi, chociaż tutaj mamy ciekawe, aktywne posunięcie skoczek d5. Już centralizowany skoczek, atakowany jest goniec, gdzieś tym gońcem trzeba odejść i goniec c5 pada taki, tutaj nie najlepszy ruch. Ten goniec jest tutaj figurą. Wiszącą. Na wiszące figury często są właśnie celem do ataku. Teraz kluczowy moment w partii, moi drodzy. Zatrzymajcie nagranie, jeśli jest taka potrzeba, i poszukajcie bombowego ruchu, który, na który białe wpadły. Tak? No jest to ruch ciekawy, aktywny no i bardzo agresywny, co za tym idzie, dający tutaj możliwość szybkiej wygranej bo tak powinny właśnie białe zagrać w tym momencie, jeżeli tyle pionów poświęciły za, w zamian za aktywność, no to trzeba to jakoś wykorzystać. Zwróćmy uwagę na to, że jeden skoczek i dwa gońce oraz hetman są już w grze, tak? więc tak naprawdę te trzy figury, przepraszam, cztery kontra jeden goniec, który tutaj, no co prawda na tej linii, się, na tej przekątnej się ustawił, ale one aż tak istotny i tak kluczowy tutaj nie jest. Tym posunięciem jest, uwaga, skoczek F6, szach, moi drodzy. Jest szach, odbicie hetmanem tego skoczka oczywiście w grę nie wchodzi, bo to jest strata hetmana. Tutaj patrzy goniec, więc odbicie pionem wchodzi w grę. I tak było w partii. Tak naprawdę można by było jeszcze odejść królem na h8. I teraz zadanie dla was: co by tutaj zagrały białe, aby objąć przewagę w tym momencie? Tutaj możecie sobie sami poczaszkować, porozkminiać, co by się stało po ruchu król h8. To zostawiam wam na deser. Natomiast w partii g zabiło f6. Niby wszystko jeszcze gra i buczy, chociaż otworzyła się linia G. Przy tych dwóch gońcach i tym hetmanie na aktywnym, który gdzie zmierza? Na G4, rzecz jasna. No, będzie ciężko się utrzymać czarnemu. Tutaj mamy hetman, G4, jest szach, niestety. Innej opcji nie ma, trzeba odejść na H8 królem. I teraz mamy ciekawe, ciekawy ruch, poprawienie pozycji hetmana. Tutaj trzeba nacisnąć na punkt F6. Widzicie w jaki sposób? Hetman H4, punkt F6 jest pod atakiem, grozi oczywiście bicie z szachem, no i leci hetman, więc to trzeba pobronić. Goniec E7 zagrały czarne, no ale tak naprawdę pada ruch, no i czarne poddają partię z miejsca. Co biały teraz powinny zagrać, moi drodzy? Jak myślicie? Oczywiście, goniec D3 nie ma obrony. Zwróćcie uwagę tu możecie sobie też poczaszkować, co by się stało, tak, jeżeli pion by ruszył. Tak naprawdę nie ma to znaczenia dużego, bo tu jest po partii. Cóż za partia, cóż za Gambit, moi drodzy. Agresywna gra ze strony białego. Poświęcił mnóstwo pionów. Cztery, o ile dobrze liczę, czy może nawet pięć, nie wiem, policzcie, za mnie, ja z matmy tutaj nie byłem orłem. Lepiej mi szło tutaj z humanistycznych przedmiotów, zresztą to zapewne słychać po tutaj, po tym, jak wysławiam się. Nie mówię, że wysławiam się jakoś pięknie, natomiast Łatwo by się skleja zdania, nie będę ukrywał, więc taka partyjka Gambit Północny czy też inaczej duński? prowadzi właśnie do takich agresywnych gier, kiedy to przewagę w rozwoju ogromną, kolosalną mają białe, no i można to wykorzystać. Oczywiście przy poprawnej grze czarne no, będą mogły tutaj być niebezpieczne, szczególnie kiedy powymieniony zostanie materiał i troszeczkę się oswobodzą, wprowadzą figury do gry, no to tak naprawdę będzie problem z racji takiej, że po prostu mamy w plecy materiał. Tych pionów nikt nam nie zwróci niestety. Dobra, tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu, pozdrawiam serdecznie.